Prawdziwy Rzymianin nosił na sobie zbroję o wadze kilkunastu kilogramów i 35-kilogramowy ekwipunek. Tak hartowano ciało i przygotowywano się do walki. Nieodłącznym elementem stroju wojennego była także zwierzęca skóra. Ja na sobie mam strój signifera, czyli chorążego legionu, czyli osoby, która niosła insygnia przed legionem. Zazwyczaj mieli na hełmach właśnie zwierzęta, czyli dziki, wilki, lwy, lamparty, tego typu. Wiele emocji od lat budzi wojna w Wietnamie, która stała się podstawą wielu filmów, książek, a nawet opery. Emocje budzi także wśród rekonstruktorów. Na terenie muzeum powstała wietnamska wioska, gdzie stacjonowali amerykańscy żołnierze. Ogólnie to jest replika karabinu M16A1 z granatnikiem M203. Oporządzenie to jest M56. Jak widać, są ładownice z tego okresu, manierki. Mundur jest również z tego okresu, z wojny w Wietnamie. Nie zabrakło także polskiej armii i naszych wozów bojowych, no i oczywiście orkiestry, która mimo że wojskowa, to zagrała wiele współczesnych szlagierów. Szósta prezentacja grup rekonstrukcji historycznej i pojazdów militarnych to już kolejna edycja wystawy mającej na celu przedstawienie publiczności historię wojskowości od czasów średniowiecznych do współczesnych. To, co możemy jeszcze zobaczyć na Arekonie, to począwszy od czasów starożytnych, czyli Rzymian, po rekonstruktorów, żołnierzy z okresu II wojny światowej głównie, bo takie stanowiska mamy, również stanowiska rekonstruktorów tych powojennych, różnego rodzaju formacji. No i wielką ilość gościmy sprzętu oczywiście wojskowego. Rosomaki, haubica Dana, to są naprawdę eksponaty, które warto zobaczyć. Podczas prezentacji zobaczyć można było nie tylko wozy pancerne i akcesoria wojskowe, ale także najnowocześniejszy sprzęt policyjny. Dla Echo 24, Monika Suder.